trochę bardzo się zajebałem w akcji. To nie miało tak wyglądać, w sensie wy pewnie tego nie zobaczycie, ale... Miałem podejście do tej gry wczoraj wieczorem, gdy byłem zmęczony. I za fajnie mi nie wyszło. Ale witam w The Joy of Creation Story Mode, jeśli nie wrzucę poprzednio nagrania przed tym. Tak. Niedawno był The Joy of Creation Reborn, a dziś jest Story Mode. Taka odmiana. To nie to samo, to jest inna gra. Lepsza. Więc lecimy. Ale też to będzie lepsze podejście, bo ponieważ w poprzednim nagraniu było ciemno, byłem zmęczony i jest ekran źle. No i też w dodatku, że byłem zmęczony, to zacinało się nagranie i kamera mi nie chciała działać. Dobra. Muzyki wam nie przechwyciłem, noż. Zawsze o czymś zapomnę. Ja nie wiem, co ja mam naprawdę. Ja kocham soundtrack z The Joy of Creation Story Mode. Kocham tę muzyczkę, naprawdę. Czy taką nostalgię? Wow. Dobra, play. Bedroom. Cutscenki są pominięte, no bo tak jak mówię też. Jedna cutscenka początkowa została pominięta wczoraj. Już jej nie dało otworzyć, no a tutaj jest. Ogólnie. To wam też skipnę, ale ogólnie. After that, Dad carried the stranger to our guest room. Dobra, dobra, dobra. Skipniejmy. Ja wam to opowiem. Chwila, trochę za głośno macie. Ogólnie. Jesteśmy sobie w domu i przychodzi jakiś gościu do naszego domu. Jest dziwny, dziwnie się zachowywa, nazywa się Michael. I odkąd się pojawia w naszym domu, zaczynają się dziać dziwne rzeczy, lecz my jako rodzinka postanowiamy go przenosować. Teraz chyba, z tego co pamiętam, jako najmłodszy syn w sypialni dzieją się różne dziwne rzeczy. Mamy mało spać z tego co wiem, chociaż spanie przyspiesza czas. Tam jest nasza psychika i ogólnie. Dobra, nic się nie zacina, pięknie chodzi. Dobra. Jeśli tu się pojawi Freddy, zasłaniamy, usłyszymy dźwięk, odsłaniamy. Jeśli przyjdzie Chica, nie musimy gasić światła, ale musimy jakby być tak albo tak. Jeśli przyjdzie Bonnie, tędy, musimy zgasić i siedzieć. A jeśli przyjdzie Fox, gasić i spać. A ja nie będę spał, bo szybko naprawdę mija psychika. Dobra, skipnijmy to, szybko mija psychika, więc nie chcę spać, bo już kilka razy zdechłem przez to właśnie spanie. Więc no co, tu jest Pop Goes nawiązanie. Będziemy też ogrywać kiedyś na pewno. To jest The Joy of Creation Reborn, ten plakat. To jest Snuffa 1 oczywiście. Snosek, wiatraczek. Easter egg jakieś. Tu są jakieś, nie mogę się położyć niżej, tu są jakieś rysuneczki. Tu też jest Snuffa 4 Fredbear i dalej tu nie widzę, mam za ciemny ekran. Tu jest chyba Shadow Bonnie, to co mi się wydaje, nie wiem. Te gwiazdki też to jest z Snuffa 1 nawiązanie takie. No i co no? Czekamy. Okej. Po prostu Bonnie nam zapukał. On lubi właśnie tak pukać. O, ręka albo noga, cokolwiek to jest. I zaraz Freddy się pojawi. No właśnie. I to jest Ignited Freddy, tak. Jeśli nie widzieliście odcinków z The Joy of Creation Reborn, to polecam. By the way, The Joy of Creation jest ten plakat. Też The Joy of Creation Reborn. The Joy of Creation, cała historia jest stworzona przez Nixona, z tego co pamiętam. O, kamera. A Nixon jest twórcą dobrze mi znanej gry ogrywanej i moim starym fanom Dark Deception, które też będzie jeszcze na kanale, ale Dark Deception kocham.
I właśnie Scott zapłacił wielu twórcom, na przykład od Pop Goes, od One Night at Flampties, od FNAF Plus też i właśnie The Joy of Creation i chyba jeszcze coś tam, Five Nights at Candies, żeby zrobić jakby te fangame jako oficjalna gra, oficjalny fanverse to będzie, nie? No i właśnie The Joy of Creation zaczęło w końcu iść w tę stronę, zaczęło się w końcu coś dziać, jest dużo nowości, jest tworzone przez Nixona, nie mogę się niesamowicie doczekać. Kocham tę grę, naprawdę kocham tę grę, mega się fascynuję, jedzenie mi stygnie, ale gram. Jakiś makaron z czymś, o. Pierwsza w nocy, jest git. Jest git, pierwsza w nocy. Mamy naszą psychę. Oj. Bonnie wszedł. I Chica też. Chica! Fuck! Bo Freddy jest za nami teraz. Chica! Bonnie zawsze puka jakby dwa razy i chyba po 4 albo 6 takich uderzeniach dopiero wchodzi. Więc ciekawie. Pięknie. Mamy już ponownie pierwszą w nocy. Czemu ja lampki nie miałem? No właśnie. Psycha mnie dojedzie przecież. Nie, psychika to głównie od spania, ale lampki też. Cześć, Chica. Nie wiem, co to za pozytywka. Słyszałem szuranie Foxiego pod łóżkiem. Co mi się nie podoba. Dawaj mi drugą w nocy. Ciekawe, ile tu trwa noc. Ciekawe, kiedy ja wam to wrzucę. Nieładnie tak. Druga! Mój rekord to było do 4:00. Wczoraj. Oj, psycha mi zaczyna powoli. Jest mniej zielony. Z Foxy. Przy Chice mogło być światło, nie? Jednak nie. No zasłoń! No trzymałem, by się zasłoniło, no co za gówno. Bez sens. Tak liczyłem. Za 6 puknięciem wchodzi. Tak, testowałem. Pięknie. Chciałbym kiedyś stworzyć fangame FNAF-a. Ale w ogóle co by było cool, jakby powstał film o The Joy of Creation. Jakie to by było dobre. Naprawdę, jakby połączyć Reborn i Story Mode. Jakie to by było cool. To by było takie dobre. Ja pierdzielę. Wow, po prostu. No weź idź. Chicken. Chicorieta. Dziękuję. Foxy. Udało się.
Żeby gotowy mi dać jumpscare'a. W ostatniej milisekundzie zamknąłem oczy. Teraz chyba Boniak będzie pukać, to już wejdzie. Tak mi się zdaje. Tak. Oh no! Trochę mi psycha zeszła. Uiii. Zwiedzanie obiektu 360. Uiii. Miodna trzecia w nocy. Nieźle. Bonnie dopiero raz zapukał, dobra. Chyba raz. Foxy. Nie pamiętam, co było na drugich drzwiach. Wiem, że biuro jest ciężkie. Psycha mi siada. Ale raczej dożyję. Nie popełnię żadnej wtopy i się nic nie wydarzy, to mi się to uda. O, się zesrałem. Foxy, zaraz powinien swój hak harpunny wystawić. No dobra. Ten sweterek będzie ikoniczny w tej serii. Chcę go mieć na każdym odcinku z Dead of Creation Story Mode. Z psychą nam coraz gorzej. Szybko, bo mi Freddy wejdzie! Szybko! Tu! Nie widziałaś tego, prawda? Yeah, prawda. Czwarta. A moja psycha się kończy. Raz dopiero, dobra. Wiecie co, ja nie wiem, czy ta psycha mi dożyje do szóstej. Oj. Freddy, co tak często? Ej, bo moja psycha chyba nie da rady. By musiała już być piąta i wtedy jest szansa, że mi się uda. Jest mała szansa. Co za mrugnienie było? O, halo? Chica, wywalaj! Za kolejnym puknięciem wchodzi Bonnie. Dawaj mi tę piątą, gościu! Psycha mi się kończy. Co jest? Piąta. Jest mały procent szans, że mi się uda do szóstej. A ty se jaja robisz, nie?
O piątej, gościu! By the way, tu będzie lepiej. Dwa lata temu próbowałem już przejść tę grę i byłem daleko nawet. Chyba na trzecim poziomie już. Zaraz będą 3 lata, ojoj. To było w 2021. Na początku roku. Na początku mojego drugiego kanału. W sensie... No drugiego. To jest trzeci. Ale już teraz pierwszy. Dobra, dwa razy zapukę. Bo zaraz poni wejdzie. Po nim zlekać się można. Jeszcze kurczaka nie było i to bardzo dobrze, że kurczaka z KFC jeszcze nie było. I żem wykrakał. Chyba Foxy mi szurał swoim hakiem pod łóżkiem. Chyba patrząc na nie też psycha nam spada. Dopiero teraz szurał, okej. Przesuńcie ten kubek, bym widział, która jest godzina. Ach. Może to po prostu z godziny na godzinę mi spada ta psycha. Nie, no nie wiem, nie. Na pewno od lampki to zależy. Quot. Druga w nocy! Zaraz przyjdzie Foxy. Oby nie przychodzić. No właśnie. Czy muszę gasić? Nie muszę. Super, świetnie. Idolo, bailandolo. Co? A nie pamiętam takiego soundtracku, halo? What the fuck? Jakieś syreny, coś? Wcześniej jak przechodziłem, to jakaś... Chyba moja siostra kwiczała w grze. Siostra tego bohatera, którym gram. I tego też nie było. Takie what? Wyłaś. Pięknie! Dawaj mi tę trzecią, no. Szurnięcie i dopiero chyba raz walnął w drzwi. Ciup. 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 Kurczak jest zasłonięty. Ke mi zasłoni. Wiesz, Freddy, bo mi tu Foxy zaraz wyjdzie. Spoiler. Ale dlaczego? Halo? 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 Kark mam złamany. No zapal mi to. No już mam niską psychę, no. Pieprzona chica. Ja pierdzielę, no. Za wredny, paskudny kurczak, kurna. Głupie bydle.
co za głupi kurczak, no. Ech. Pierwszy raz. O, właśnie, słyszeliście krzyk siostry? Ci zaraz mrugnę. No i co już stąd? Życie mi zniszczyłaś. Dopiero czwarta. Nie. Przez głupiego kurczaka mi się nie uda. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Będę musiał to przechodzić ponownie, bo głupi kurczak kuźwa musiał mi wyskoczyć na mordę, co nie miało w ogóle sensu. Idź ty już sobie. Kółko w ogóle... Kto tak śpi? Tu w ogóle nie ma poduszki z tej strony. Co jest? Patrzcie, widzicie? Nie ma poduszki. No, znowu siostra. Jest piąta, proszę, błagam, niech mi się uda. Cikasz, kuźwa! Nie. Pieprzony kurczak. Halucynacje mam. Shadow Bonnie, Freddy, sorry. What the fuck? Proszę, by się udało, błagam. Co jest? To jest halucynacja. Nie, pukał. Proszę. Cikasz, kuźwa. Nie, on wszedł, Bonnie wszedł, kuźwa. Freddy's Behind the Scenes. Oh. 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 W kolejnym odcinku będzie Living Room. Ta muzyczka. Kocham ten soundtrack, więc w kolejnym odcinku widzimy się w pokoju głównym, rodzinnym salonie. Ach. Mechanika jest fajna. Czasochłonna i ciężka. Więc dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku z gry The Joy of Creation Story Mode. Eluvina.